Wakacyjnego sportowego Krakowa nie mogliśmy zacząć nigdzie indziej jak na basenie. Patrząc na aurę, która panuje w naszym mieście, ze mną jest Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Cześć. Cześć. Powiedzmy proszę, jak wygląda ta infrastruktura sportowa, basenowa w Krakowie? Mówimy tutaj o basenach odkrytych i krytych, no i o kąpieliskach, z których już możemy korzystać. Dzisiaj znajdujemy się na obiekcie KS Wanda przy ulicy Bulwarowej, basen Wandzianka. Jest to basen, kąpielisko zewnętrzne, które funkcjonuje codziennie w godzinach od 10 do 18. Tutaj można aktywnie spędzać czas nie tylko w wodzie, basen pływacki, też basen rekreacyjny, zjeżdżanie dla dzieciaków, ale całe tereny zielone, boiska do siatkówki, także można tu spędzić fajnie, aktywnie cały dzień, całymi rodzinami. Są bilety ulgowe, bilety dla młodzieży, dla dzieci, dla seniorów, dla rencistów, emerytów, bilety rodzinne, także zapraszamy całe rodziny tu na basen. No i oczywiście, jeżeli chodzi o zewnętrzne obiekty, są też kąpieliska miejskie, takie jak Zakrzówek czy Bagry. Natomiast w Krakowie jest też bardzo dobrze rozbudowana sieć basenów krytych, na których także w czasie wakacji możemy aktywnie spędzać czas. Wiele z nich także proponuje różnego rodzaju półkolonie i zajęcia dodatkowe, także warto zapoznać się z ich ofertą. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dzięki. A Was zachęcamy do sprawdzenia strony internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej, gdzie wszystkie te baseny, o których mówił Michał, są wyszczególnione.